Wszyscy przeżyjemy. Sąd ostateczny, albo raczej nikt z nas go nie przeżyje. Zależy, z której strony patrzeć. Ale zacznijmy od tego, że każdy z nas przeżyje koniec świata w momencie swojej śmierci. To znaczy, nasza śmierć to jest taki nasz osobisty koniec tego świata. Bowiem dla nas, z naszej perspektywy, wtedy wszystko, co tutaj jest na ziemi, traci już zupełnie znaczenie. My wtedy już ten świat opuszczamy. I dlatego nie jest dla nas najważniejsze, żeby wiedzieć, kiedy ten koniec świata dokładnie nastąpi, kiedy Pan Jezus przyjdzie na ten sąd ostateczny. Bowiem każdy z nas w godzinie swojej śmierci stanie przed tym sędzią na sąd szczegółowy. W momencie śmierci oczywiście musimy już usłyszeć ten wyrok. Czy nasza dusza ma to szczęście, aby pójść od razu do nieba? Czy będzie oczyszczona w czyśćcu? Czy usłyszy ten przerażający wyrok? Nie daj Boże, usłyszy ten przerażający wyrok. Idźcie precz w ogień wieczny. To wszystko stanie się jasne już w momencie naszej śmierci. Ale jest potrzebny również ten sąd ostateczny po to, aby wobec całego świata, wobec całego stworzenia sprawiedliwość została wymierzona. Aby ci, którzy zbrodni się dopuszczali, a tutaj na ziemi sprawiedliwość ich nie dosięgła, aby oni odebrali wobec wszystkich tą sprawiedliwą karę. Aby ci uciśnieni, którzy tutaj na ziemi umarli w opuszczeniu, samotni, uciśnieni, dostąpili sprawiedliwego wyniesienia przed całym stworzeniem, aby sprawiedliwość Boża ostatecznie zajaśniała. Dzisiaj w ostatnią niedzielę roku kościelnego Kościół Święty właśnie na te rzeczywistości kieruje nasze spojrzenia, na te rzeczywistości ostateczne. Posłuchajmy, jak Pan nasz Jezus Chrystus to zapowiada. Na początku jednak zwróćmy uwagę, że mowa Pana Jezusa o tych rzeczach ostatecznych jest typową wizją prorocką. Pan Jezus tutaj przemawia w zasadzie dokładnie w ten sam sposób, w jaki przepowiadali prorocy Starego Testamentu i w jaki później będzie przepowiadał również święty Jan Apostoł w swojej Apokalipsie. Jest to ten sam sposób opisywania rzeczywistości, wizja prorocka. Taki prorok, gdy Pan Bóg coś mu objawia, no to dostępuje pewnej wizji, pewnego poznania. I w takich wizjach, to widzimy praktycznie we wszystkich wizjach, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, tych zawartych w Bożym objawieniu oczywiście, w takich wizjach Pan Bóg pokazuje jakieś wydarzenia, natomiast niekoniecznie zachowując dokładną chronologię. W proroctwach Starego Testamentu czasami przeplata się czas i czasami tysiąclecia przeskakują nagle po to, aby spowolnić nagle tą wizję, gdzieś w jakimś momencie spojrzeć na jakąś rzeczywistość i później skoczyć dalej o kolejne tysiąc lat do przodu. Tak wyglądają proroctwa, to znaczy jeden obraz łatwo może przeplatać się z drugim, dosyć płynnie przechodzić w drugi, bo po prostu tak Pan Bóg to prorokom pokazywał. Pokazywał im to w formie następujących po sobie obrazów, a prorok nie był w stanie, i świadomie tak Pan Bóg to zarządził, żeby nie był w stanie powiedzieć, jaki dokładnie czas upłynie pomiędzy jednym a drugim, jak to dokładnie przebiegnie. Pochodzi w proroctwie nie o to, aby zaspokoić naszą ciekawość, kiedy, co się wydarzy, kiedy, czego się mamy spodziewać, ale abyśmy wiedzieli o tym, co jest dla nas najważniejsze. Jak my Panu Bogu mamy służyć, co się ostatecznie wydarzy, jeśli chodzi o proroctwa dotyczące końca świata, przede wszystkim, że Pan Bóg tą sprawiedliwość wymierzy. I Pan nasz Jezus Chrystus, pomimo tego, że ma przecież boską wszechwiedzę, to również korzysta z tych obrazów czy z tych wizji prorockich, dokładnie tak samo, jak wszyscy prorocy. On faktycznie zostaje w Starym Testamencie zapowiedziany jako prorok. Mojżesz mówi proroka jako ja da wam Pan, czyli tego prawodawcę, ten, który da nowe
sprawą. A więc najwyraźniej nawet w tej sytuacji unihipostatycznej, gdy mamy do czynienia z Bogiem i człowiekiem, to boska natura Pana Jezusa przekazuje ludzkiej naturze informacje również w ten sposób, na sposób wizji prorockiej. Nie jesteśmy w stanie dokładnie wejść w szczegóły, nie wiemy, jak to dokładnie się odbywa i niech to zostanie już boską tajemnicą Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie musimy przecież tego wiedzieć, jak dokładnie te informacje zostają przekazane. No ale przejdźmy do tego, co też Pan Jezus nam mówi. Gdy użycie brzydotę spustoszenia zalegającą miejsce święte, przepowiedziano przez Daniela proroka, wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w górę. Ewidentnie zapowiedź zburzenia Jerozolimy. Prosta informacja, którą też wierni doskonale zrozumieli, gdy nadejdzie ta godzina pogan, gdy poganie otoczą Jerozolimę tym wałem i przystąpią do oblężenia, to jest koniec. To jest koniec Jerozolimy. To jest ten pierwszy obraz, który ta wizja prorocka zawiera. Ta ohyda spustoszenia zalegająca miejsce święte, poganie, którzy spalą świątynię jerozolimską, niejako w ten sposób stawiając już kropkę nad i, nad do wypełnienia się Starego Testamentu. I Pan Jezus daje wtedy prostą radę, uciekajcie. Wtedy należy już z ziemi, z Jerozolimy uciekać. Co było koniecznie potrzebne do tego, żeby chrześcijaństwo naprawdę rozeszło się po całym świecie, potrzeba było, aby uczniowie rozproszyli się po całym świecie. Będzie bowiem naówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd nie będzie. I gdyby nie zostały skrócone owe dni, nikt nie byłby zachowany, lecz dla wybranych będą skrócone dni owe. Tutaj jest już bardzo prawdopodobne, że jedna wizja przechodzi w drugą. Że ten wielki ucisk, o którym Pan Jezus tutaj mówi, to nie jest już tylko zburzenie Jerozolimy, ale jest to cały szereg wydarzeń, mianowicie cały szereg prześladowań, które mają nadejść. To by pasowało dużo bardziej właśnie do tego wszystkiego, co będzie się działo już przed zburzeniem Jerozolimy, czyli prześladowanie chrześcijan najpierw w Jerozolimie i później w trakcie zburzenia Jerozolimy w zasadzie również, ale również na długo po. Ten wielki ucisk, jakiego świat jeszcze nie widział i jakiego widzieć nie będzie, pasuje to dobrze do tego, co się będzie działo przez pierwsze cztery wieki chrześcijaństwa. Gdyby ten czas nie został skrócony, nikt by się nie ostał. Nie pasuje to do samego zburzenia Jerozolimy, bo przecież Pan Jezus nakazuje uciekać. Skoro ci uciekli, chrześcijanie uciekną, mają uciec z Jerozolimy wtedy, no to ten ucisk już nie powinien ich dotyczyć. Faktycznie najprawdopodobniej przechodzi tutaj jedna wizja w drugą. Wizja tych wielkich prześladowań, które mają nadejść. Wtedy, jeśli by wam kto rzekł, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie, powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znaki wielkie i cuda. Jeśli by wam tedy rzekli, oto na pustyni jest, nie wychodźcie, oto we wnętrzu domów, nie wierzcie. I w tym momencie będziemy przechodzili już do zapowiedzi tego sądu ostatecznego. Albowiem jak błyskawica zabłyśnie od wschodu, a widna jest aż na zachodzie, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Pan Jezus wtedy, gdy mówi o tych prześladowaniach, mówi, jeśli by wam kto rzekł, tu jest Chrystus, tam jest Chrystus, nie wierzcie, nie idźcie. To jest rada, która obowiązuje już zupełnie powszechnie, po wsze czasy, która obowiązuje już oczywiście nie tylko w wiekach pierwszych, ale po wszystkie czasy. Roztropność i pewna powściągliwość. Powstaną fałszywi Chrystusowie, fałszywi prorocy i nawet cuda będą czynić, mówi Pan Jezus. I będą wam mówili, że tam jest Chrystus, który przychodzi albo właśnie na sąd ostateczny, albo przychodzi dając jakieś wyjątkowe przekazy. Pan Jezus mówi, nie wierzcie, nie idźcie, powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie. A więc właśnie w tej mowie o końcu świata Pan Jezus nas ostrzega przed tym, abyśmy zbyt łatwowiernie nie przyjmowali, nie wierzyli tym, którzy nam mówią, że tutaj był Chrystus, tutaj jest Pan Jezus, On powiedział, będzie zaraz koniec świata na przykład. Pan Jezus mówi dokładnie, że jak już przyjdzie Syn Człowieczy, to każdy się zorientuje, że to jest właśnie ten moment. Jak błyskawica ukaże się i cały świat
to wydarzenie ujrzy. A tej godziny nikt nie zna, tylko Ojciec Niebieski. To Pan Jezus mówi już w innym momencie. A natychmiast po udręczeniu owych dni słońce się zaćmi. I wtedy następuje opis już samego końca świata, jak Pan nasz Jezus Chrystus, który przyjdzie na sąd, który wezwie całą ludzkość na ten sąd ostateczny, od którego w zasadzie zacząłem to kazanie, to majestatyczne pojawienie się u Pana Jezusa, wezwanie wszystkich na sąd i Boża sprawiedliwość. I tak, gdy postrzegamy ten opis jako wizję prorocką, jako zbiór takich scen, staje się zupełnie jasne, że nie ta wizja, że ten opis nie opowiada o tym, nie sugeruje, że od razu po zburzeniu Jerozolimy musi dojść do końca świata. Modernistyczni teolodzy lubią używać tego argumentu, właśnie tego fragmentu i mówią, a Pan Jezus to tak naprawdę wierzył, że koniec świata to już niedługo nastąpi, no bo przecież jest napisane, zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, dopóki nie stanie się to wszystko, jeszcze potwierdzając, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. To no, jak to często jest w przypadku Pisma Świętego, jak się weźmie jedno zdanie i się je przeczyta, no to można wyciągnąć każdy możliwy wniosek. Jak się spojrzy na wszystko, co Pan Jezus mówi, no to trzeba już wyciągnąć wniosek, który wyciąga Kościół w swoim magisterium. Mianowicie Pan Jezus doskonale wie, że nie nastąpi to od razu. Tak też przygotowuje swoich uczniów, ustanawia strukturę kościelną, która ewidentnie przeznaczona jest właśnie po wszystkie czasy. Również w tej mowie wskazuje na to, że będzie najpierw zburzenie Jerozolimy, później wielkie prześladowanie, później będzie czas tych zwodzicieli, którzy będą przychodzili i będą opowiadali, że tutaj jest Pan Jezus i tam jest Pan Jezus i trzeba im jeszcze nie wierzyć. I dopiero wtedy, o tej godzinie, o której sam Pan Jezus mówi, że tylko Ojciec Niebieski tą godzinę zna, wróci On na sąd, na tych obłokach, aby sprawiedliwość wymierzyć. I tak w tej wizji prorockiej można by odnieść wrażenie, że tak, to wszystko stanie się w jednej chwili. To pokolenie faktycznie ujrzy prawie wszystko, co zostało tutaj opisane, bo cała ta scena zacznie się już niedługo. Prześladowanie rozpocznie się jeszcze przed zburzeniem Jerozolimy. Zburzenie Jerozolimy to są przecież lata 70., a więc faktycznie to są czasy jeszcze tego pokolenia, do którego Pan Jezus przemawia. Jednak ten czas zwodzenia, pomimo że rozpocznie się wtedy, to będzie trwał on jeszcze długo. I to jest ten czas, w którym apostołowie właśnie z polecenia Pana Jezusa mają iść na krańce świata i głosić Ewangelię wszystkim narodom. To polecenie ewidentnie wskazuje na to, że będą mieli na to jeszcze trochę czasu, skoro mają wygłosić Ewangelię wszystkim narodom. Później święty Paweł przecież również z objawienia Pana Jezusa zapowiada, że przed tym powrotem Pana Jezusa na sąd musi jeszcze nawrócić się ponownie naród niegdyś wybrany, wrócić do Kościoła, wrócić do wierności Panu Bogu jeszcze przed zakończeniem świata. Dzisiaj, gdy słyszymy te słowa, to pamiętajmy przede wszystkim o tym, że każdy z nas, niezależnie od tego, kiedy ten sąd ostateczny nie przyjdzie, tak naprawdę wkrótce stanie przed sędzią. Niezależnie od tego, czy to jest za 80 lat, czy za 3 dni, to tak naprawdę jest wkrótce. I że każda sekunda naszego życia oznacza, że jesteśmy już bliżej tego sądu niż przed chwilą. Gdy rozpoczynałem to kazanie, no to byliśmy jakieś 15 minut może dalej od tego naszego sądu. Każda chwila zbliża nas i już jest, i nie, jest to nieubłagany proces. Każda sekunda, która mija w tej chwili, przybliża nas do naszego sądu. Bądźmy więc nieustannie gotowi. To jest ta myśl, najważniejsza myśl, najważniejszy wniosek dla nas z dzisiejszej Ewangelii.
bądźmy nieustannie gotowi, aby przed Panem Jezusem stanąć, a tak, aby oczekiwać tego sądu jako czegoś radosnego, bo dla sprawiedliwego sprawiedliwość jest czymś pięknym, czymś radosnym. Czyż to nie będzie piękne, gdy właśnie wszystkie krzywdy zostaną nagrodzone, wynagrodzone, gdy ci, którzy zostali pokrzywdzeni, zostaną sprawiedliwie zrehabilitowani, ci, którzy krzywdzili, zostaną sprawiedliwie ukarani. Czyż to nie będzie piękne? To będzie piękne dla tego, kto faktycznie jest wśród tych sprawiedliwych. I dbajmy o to, abyśmy nie z lękiem mieli tego sądu oczekiwać, ale właśnie z oczekiwaniem, z miłością, z wytęsknieniem. Wyglądajmy tego sądu, wyglądajmy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bądźmy tymi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.